15 kwietnia w Bardzie potomkowie mistrza piernikarstwa Maxa Prausa przekazali sztafetową pałeczkę piernikarskich tradycji Magdalenie Topolanek, mistrzyni lukrowanych pierników, która przygotowuje się do otwarcia wyjątkowej kawiarni w miejscu, które słynie z 500-letniej tradycji tych wypieków. Dzisiaj w Bardzie u nas sztafeta piernikowa polsko-niemiecka, niezwykłe wydarzenia dla naszego miasta. Oczywiście nasi goście z Niemiec zgodzili się wziąć z nami udział i zdobić pierniki, tak jak kiedyś się to odbywało. Zresztą dawni piernikarze często prowadzili takie szkolenia, warsztaty. Początki piernikarstwa sięgają bardzo dalekich czasów. Zresztą samo piernikarstwo w Bardzie jest bardzo bogate. Kiedyś było 6 piernikarni piernika, byli mistrzowie piernikarstwa. Otóż ja dzisiaj mogę powiedzieć, że tą tajemnicą piernika oczywiście jest skład mieszanki przypraw i tak jak kiedyś jeden dodawał więcej gałki muszkatołowej, jeden pieprzu, jeden cynamonu i to robiło ten smak i aromat i to jest cała tajemnica piernika. Otwarcie piernikarni Magdaleny Topolanek to dla Barda olbrzymia szansa promocyjna. Cieszę się niezmiernie, że to przedsięwzięcie jest właśnie w tym miejscu, gdzie jest w okresie przedwojennym była kultywowana tradycja piernikarstwa. Mam taką nadzieję, że piernik bardzki nie będzie sławny nie tylko w regionie, ale i w całym kraju i mam nadzieję też, że poza granicami. To też szansa dzisiaj dla Barda, bo mamy już dzisiaj wypromowane pontony, już niebawem, czyli w maju otwieramy ścieżki Single Track. Jak dojdzie jeszcze piernik, myślę, że do Barda będą tutaj rzesze turystów przybywały. Żona opowiadała bardzo dużo. Und auch über das Backen von ihrem Vater, aber so, aber so direkt nicht so viel. War das Backen für Sie wichtig? Hat sie auch von Pfefferkuchen? Das war so selbstverständlich. Pieczenie pierników wtedy było takie oczywiste dla niej, dla żony. Das war eine Familie, das war eben so, nicht? Oni po prostu jako rodzina tym żyli. Była to ich żywa tradycja. Die Gesellen haben auch gegessen oben. Razem z czeladnikami spożywali posiłki tu w piernikarni. Das war wie eine Familie. So, ne? Wszystko odbywało się jak w wielkiej rodzinie. Und es haben auch einige oben, ganz oben gewohnt. Część z czeladników, z pracowników piekarni również mieszkała w tym domu, całkiem na górze. Und dadurch, dass Hans in Ochtrup wieder angefangen hat, da war das. I właśnie przez to, że jeden z synów, Hans, kontynuował tą działalność piernikarską w Ochtrup, piekł pierniki. Und wir haben in der Familie immer zu Weihnachten diese Pfefferkuchen gebacken, die wir jetzt mitgebracht haben. I te pierniki, które stąd pamiętali, wypiekali również jako rodzina przed Bożym Narodzeniem już u siebie w domu. Und das habe ich mitgeholfen und wo sie nicht mehr konnte, habe ich das dann gemacht. Das war. I przez to, że mógł Johannes pomagać właśnie żonie w wypieku, a później nawet jak już żona ze względu na chorobę nie mogła tego robić sama, to on właśnie kontynuował tę tradycję. Das war so selbstverständlich. I to było takie bardzo oczywiste, że tym żyli. Przybył mąż wnuczki piernikarza, który obecnie ja w budynku tej starej piernikarni wskrzeszam tradycję i remontuję lokal, gdzie tu będzie nasza piernikarnia. Nazywa się to Bardzkie Pierniki Fabryka. Nazwa się wzięła stąd mianowicie, że kiedyś ten lokal nazywał się Honig Kuchen Fabrik von Robert Gerlich, później von Max Prause.
Dzisiaj ta fabryka powróci pod nową nazwą, czyli pod moim nazwiskiem. Mieliśmy bardzo dużo pracy, natomiast mam nadzieję, że będzie to klimatyczne, niezwykłe miejsce, gdzie chętnie będą tutaj ludzie przychodzić. Plany mam na pewno duże. Chciałabym, żeby ta fabryka się rozrosła, ale też bym chciała, żeby młodych ludzi uczyć tego piernikarstwa, czyli zdobienia, uczyć jak się ciasto robi i zarażać tą pasją, którą ja mam w sobie, a przede wszystkim ja kocham kulturę ludową i tradycję. Myślę, że to wszystko jest ze sobą bardzo mocno powiązane i mam nadzieję, że to przekażę kolejnym pokoleniom. Jak wspomina wnuczka mistrza Maxa Prausa, ma nadzieję, że wieloletnia tradycja wypieku bardzkich pierników będzie kontynuowana. Telewizja Sudecka gratuluje i życzy powodzenia pani Magdalenie w kontynuowaniu historii piernika na ziemiach Dolnego Śląska.